Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pewnie, że nie szukalibyśmy tej jednej owcy, gdybyśmy mieli 99. Kto jest na tyle głupi, by zostawić pozostałe owce, narażając je na niebezpieczeństwo, by oszukać jedną? Kosztem wszystkich? No, jednak nasza matematyka, nasze pojęcie ekonomiczne nie zgadza się z pojęciem Boga. On przyszedł, by oszukać to, co zginęło. On przyszedł oszukać to, co się zabłąkało, pogubiło się. On przyszedł oszukać człowieka, który poprzez swoje wybory życiowe pogubił się. Jest Adwent, czas oczekiwania. W tym czasie chcemy też sobie przypomnieć, po co Bóg stał się człowiekiem, po co przyszedł na świat. A no właśnie, przyszedł, by szukać. Nie jest łatwo szukać człowieka, a znalazłszy go, udowodnić mu, że on, Bóg, przychodzi z zamiarem pokoju, przychodzi do niego, by zapewnić mu po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie dobre pastwisko, w którym by się realizował jako człowiek. Ten, kto się gubi, często traci ufność nie tylko względem innych, ale przede wszystkim względem siebie. Ile wysiłku, jeśli można tak po ludzku powiedzieć, Bóg wkłada, by nie tylko nas odszukać, ale i przekonać do siebie. Zagubić się to nie tylko przeoczyć pasterza i znaleźć się w miejscu, w którym już się nie orientuje, którędy do domu. Ale zagubić się można świadomie odejść od pasterza, bo ktoś, nie znając jego serca i zamiarów, może pomyśleć, że pasterz to ten, który wykorzystuje. Ktoś, kto odchodzi świadomie od pasterza, może myśleć, że gdzieś są lepsze pastwiska, lepsze bezpieczeństwo, lepsza przyszłość. Może też i w stadzie ktoś z grona znajomych opowiedział kolejną niesprawdzoną plotkę, że pasterz tak naprawdę nie ciekawi się owcami. Jednej nie wysłuchał, kiedy było źle, drugiej nie pomógł, kiedy miała problemy. A owca, zamiast iść do pasterza i konkretnie z nim pogadać, poznać go, dowiedzieć się, jakie są jego zamiary, zbadać go, sprawdzić, wierzy kolejnej plotkarskiej prawdzie. A wtedy każde słowo pasterza odczytuje podejrzliwe i wszystko przyjmuje jako niedobre, niesprawiedliwe i nieuczciwe. Różne są odejścia od Boga. Można nawet odejść od pasterza, będąc w owczarni, po prostu mieć wywalone na jego głos, na jego pouczenie, na jego dobroć. Żyć z nim, ale być daleko sercem, być daleko życiem wszystkim. A nieraz można odejść świadomie. Wiem, że pasterz jest dobry, wiem, że kocha, wiem, że przy nim się zrealizuje, ale wszystko jedno, wybieram swoją drogę. Nie chcę go i dobrowolnie i świadomie mówię mu nie. Takie zagubienie dla pasterza chyba są najgorsze. Ale on i tak szuka, nieważne z jakiego powodu, nieważne ile na to poświęci czasu, sił. On i tak będzie szukać. Nawet jeśli reszta owiec się zbuntuje, że idzie za tą, która nie jest warta, nawet jeśli będą się gorszyć lekkomyślnością pasterza, on i tak pójdzie. Odnajdzie ją i z delikatnością będzie przekonywał do siebie. Ile by razy nie odeszła i się nie zagubiła, tyle razy Bóg będzie wychodzić w podróż, by ją szukać, zrozumieć i przekonać. Bez siły, bez nakazów, bez gruźb, ale z największą możliwością, możliwą delikatnością. Panie, ja osobiście jestem w tej Twojej owczarni, przynajmniej mi tak się wydaje. Ale zdaje mi się, że i tak chodzę swoimi drogami, niby z Tobą, ale bez Ciebie. Niby razem, ale oddzielnie. Nie wiem dlaczego. Może nie jestem do końca przekonany do Ciebie? Albo może znudziła mi się ta sama trawa, ten sam pokarm, tłumaczy, te same modlitwy, ta sama Ewangelia, ta sama miłość, wałkowana miliony razy.
A może dlatego mi się nudzi, bo jednak będąc z tobą jestem daleko od ciebie. Nie za bardzo słucham twoich rad, którędy iść, co spożywać, by było smacznie, owocnie, lepiej. Nie chcę analizować, mój pasterz. Przecież ty znasz mnie po imieniu i najlepiej się orientujesz, w którym miejscu, jaki stan duszy mam. Proszę cię tylko o jedno, przekonaj mnie do siebie. Proszę cię. Bo jednak jestem uparty, małoufny. I dziękuję ci, wiedząc, że ciągle mnie poszukujesz, daj mi poczucie bezpieczeństwa i pokoju, że jednak nie jestem przekreślony i nie jestem sam. A tak a propos, jestem nadal taki ważny dla ciebie. Po tylu błędach i porażek. Podziwiam cię, panie, za twoją miłość, która nie ustaje i się nie zraża. Jaki musisz być wielki i wspaniały. Życzę wszystkim dobrego i błogosławionego dnia z Panem Bogiem.